tutaj wymuszona zamiana bramkarzy. Widzimy, że Lewartowski, to jest ten moment. Lewartowski już tam ubiera. W przypadku kary bramkarza, jak doskonale kibice wiedzą, bramkarz nie idzie na ławkę kary, to odsiaduje tę karę ktoś za niego. Ale Fucik tam ma jakieś swoje cały czas argumenty. Będzie na pewno wymuszona zmiana w bramce drużyny gości. Coraz bardziej poirytowany Fucik. Tak, sytuacja robi się kaskadowo niedobra dla bramkarza i dla całej drużyny Tychów.